Gotowy? Zaczynamy! No dalej! Musisz tylko podskoczyć! Mogę zagrać? Proszę, jestem gwiazdą ping-ponga! Co ci się stało z buzią? Jeden ząb mi się rusza. Ale fart! Powiedz sos, albo nie, może lepiej sosierka. Sosierka. Możemy już grać? Zobaczymy, kto teraz wygra. Znajdziemy ten ząb dla wróżki. Jakiej wróżki? Nie połknęłaś go, prawda? No tak, już wiem. Szybko! Bądziak! Szczoteczka! Pasta! Lusterko! Jestem doktor Cleo, twoja dentystka. I zaraz znajdę twój ząb. Otwórz usta, tak jak krokodyl. Tam jest bardzo ciemno. Cóż, chyba go tam nie ma. Pelusin! Żadnych zębów, tylko zwykłe śniadanie. Jeśli nie połknęłaś zęba, musimy go odnaleźć. Podoba ci się mój gabinet? Chyba nie umyłaś jeszcze zębów. Będzie ci śmierdzieć z buzi. Przecież to kamień. Zamaskuję dziurę. To nie jest ząb. To wyżuta guma? Rozchmurz się, by cię dentystą rządzi. Mam go! Ząb! Znalazłeś go! Wróż
Wróżka Zębuszka może wreszcie przyjść. Wróżka Zębuszka? Tak, ze skrzydłami, ale taka jak ćma. Przyjdzie do mnie magiczna ćma? Zostaw ząb pod poduszką, a rano zamiast niego znajdziesz prezent. Prezent! Ćma? Mam nadzieję, że nie będzie po mnie chodzić. Przynosi prezenty! 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 Dostanę prezent! Ja idę do łóżka. Ale jeszcze mamy dzień i... Cii, jeszcze wystraszysz wróżkę Zębuszkę. Dobranoc. Chyba Maripi znowu się uśmiecha. Już wiem, kim chcę być, gdy dorosnę. Dentystką! Co to jest za bajka? Nie mam pojęcia. Jesteś robotem? Ja wiem. Okio! 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 Tak! Gratulacje! Ja! O nie! Ja zgadłam odpowiedź, więc teraz moja kolej. Niedźwiedź? O, potwór! Kwiatek? Może motyl? Estia! Estia! Złotowłosa i trzy niedźwiadki! Kwiatek? Piękna i bestia! Tak! To kwiatek! Ale to nie jest bajka! Wiem, ale lubię kwiatki. Nie chcesz się bawić? Co się stało? Nudzi ci się? Może nie lubisz kwiatków? Nie dałyśmy ci żadnej szansy, a też chciałbyś zagrać. Szybko! Tandziak! Kostium! Publika! Sceneria! Wszyscy będziemy grać! Panie i panowie, witam! Teraz zobaczycie trzy... cztery małe świnki i wilka! Jestem księżniczką! Nie możesz nią być! Jesteś małą świnką! Jestem księżniczką! Małą świnką! Księżniczką! Świnką! I koniec dyskusji! Wilk! Nie! Au! Mądre. Będziesz wspaniałą świnką. Kto to może być? To pewnie wielki, zły... Ropuch? Już dobrze. Nie jest aż taki zły. O! Może chciałbyś poczęstować się truskawką? On chce się poczęstować świnką. Bo cię pożre. O!
bezpieczna. Bycie aktorką rządzi. Narobiła mi apetytu. Hej, kwiatki nie jedzą. Sprawdźmy, czy jesteś lepszym kwiatkiem niż świnką. Au! Cześć! A. Teraz najtrudniejsza sztuczka na świecie. Jej! Małpa widzi, małpa skacze, a teraz przed nami duch. Nasz ulubiony duch. Brawo! Super! Cyrk z duchem. Jak namówiłaś go do robienia sztuczek? Lubi się ze mną bawić i lubi marchewki. Pewnie po treningu chce ci się pić. Zrobiłam sok z jagód i mnóstwa cytryn. Dycha, sok! Tak pyszny, że pozwolę ci wypić go do końca. Pójdę myć zęby. Kto będzie teraz pilnował ducha? Lolik! To duże odpodzie... To duże odwiedzia... Tylko dobrze się nim opiekuj. Lubi marchewki i bajki. Uwielbia tańczyć. Zaopiekujesz się nim? Byczo! Posiam! Co za finał! Super Kleo kiba jednego zawodnika i kolejnego strzela! Ups! Chcesz pograć z nami? A gdzie duch? Zniknął. Zgubiłeś ducha? Zaginął, więc mamy misję. Odnaleźć go! Szybko, pandziak! Szkło powiększające! Notatnik, czapka detektywa! To portret pamięciowy ducha. Kopie wiszą w całym domu. Wspaniała marchewka! Gdyby duch ją zobaczył, zaklaskałby uszami. O, gdzie on może być? Znajdziemy go. Musimy tylko pomyśleć. Chyba mam pomysł. Gdybyś była królikiem, dokąd byś poszła? Bawić się ze mną. Racja. A ty gdzie byś była?
znalazłem! Duch? Nie, to nie jest duch. Ale znalazłem to! Moje jojo! Już wiem! Prześledzimy, co dziś robiliśmy i znajdziemy ducha. Byczo! Kiedy ostatni raz go widziałaś? Posiam? Mamy poszlakę! Świetny trop! Pora na śledztwo! Tutaj go nie ma. Pelusinie, a ty? Kiedy go ostatnio widziałeś? W finale Pucharu Cleo! Strzeliłem wtedy gola! A co to ma wspólnego z duchem? Nic, ale to było super! Piłka potoczyła się w stronę marchewki! Patrzcie, marchewka! A tuż obok książka! Tak! To świetna wskazówka! Duch nie jest w pociągu, ale zjadł marchewkę! Jest tylko jedno wyjaśnienie! Nie mam pojęcia, gdzie może być! Potrzebujemy poszlak! Od podstaw, droga Cleo! Szkła powiększające w gotowości! A! Obcy! To tylko mrówka. Przez lupę wydaje się gigantyczna, jak stwór z obcej planety. Przecież wiem. Nabrałam cię. Tlop, tlop! Tutaj. To ślady królika. Od podstaw, drogi Pelusinie. Te ślady prowadzą przez całą podłogę. Zobaczmy, dokąd dochodzą. Co możesz nam powiedzieć o duchu? Grałem sobie, a on przyszedł tańczyć. Wytarłem mu łapki i pokicał w tę stronę. Jeśli przypomnisz sobie coś jeszcze, daj mi znać. Szukaj detektyw Cleo. Ruszajmy dalej ze śledztwem. Bycie detektywem rządzi. Książki, coś nam umyka. Kluczowa wskazówka. Ale co to jest? Teraz chcesz tańczyć? Tylko dalej róbcie. Ulubiona piosenka o szczeniaczku. Gdzie się podziewałeś? Przeszukaliśmy cały dom. Zasnąłeś. A muzyka cię obudziła. Zagadka rozwiązana. A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Detektywem. Zabawa? 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 Nie wchodź na mnie! Muszę siusiu! Siusiu, siusiu, siusiu! Trzymaj! Dłużej nie wytrzymam! Mogę się pobawić? Dzięki ku... Nie? Nie! Nie! Zytko! Kolitas, pięknie dziś wyglądasz! Mogę pograć? Trzymaj. Co to? Cześć wam, pobawi...
tylko nie bateria. Co jest z wami? Szybko, bandziak! Peleryna, trykot, maska! Będziemy superbohaterami! Ja chcę być super łotrem! Zawsze mają najlepsze kostiumy! Jestem największym superbohaterem w Kleo tam! Bat Kleo! Nikt się nie oprze moim bat pałeczkom! A to jest Super Kukin! Który łapie bandytów i to w super tempie! Jeszcze nie znacie moich supermocy! Jestem Podlerina! Najgorsza z baletni! Kapitan Pędzel cię powstrzyma! Wszystko, co namaluję, staje się rzeczywistością! Twoje rysunki mnie nie pokonają. Wiele lat temu wpadłem do ścieków i wyszedłem jako dynomen! Roar! Jak się nazywasz? Mam na imię Kolitas. Nie, to nie imię dla superłotra. Wybierz coś innego. Mogę wybrać? W takim razie Kwiatek. Kwiatek to nie imię dla superłotra. To Kwiatek. Kwiatek i koniec dyskusji. Dzielni superbohaterowie z Kleo tam. Podlerina, Dinomen i Kwiatek ukradli miejski klejnot. A dzięki niemu możemy rządzić dziećmi na całym świecie. Schowaliśmy go w naszej tajnej kryjówce. W domku na drzewie. Na pewno zaraz go odzyskamy. Prześledźmy nasz plan. Otworzę ich kryjówkę Bad Wendle. Pokonają ich moje rysunki, tworzone super pędle. I odzyskamy klejnot dzięki super prędkości. Tak! Superbohaterowie nadchodzą. Niech tu przyjdą. Nigdy nas nie pokonają. Potwór! Przyszedł potwór! To Super Kukin. Nie boję się ich. Nigdy nie dostaną klejnotu. Zatrzymam ich moim tańcem. A ja użyję moich szponów. A ja dam im truskawki. Superbohaterowie też je lubią. Klejnot. Odzyskajmy nasz miejski klejnot. Nigdy nie będzie wasz. Założysz się? Bycie superbohaterem rządzi. Tablet. Dałam go Kwiatkowi. A ja dałam go kapitanowi Pędzlowi. Nikt go nie ma. Bawimy się dalej? Tym razem ja chcę być super łotrem. Jaj! Tak! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Super bohaterką! Tak! Thank you.
Przynieś więcej, Pelusinie. To wygląda wspaniale. Chcecie trochę truskanowego soku? Zrobiłam go z truskawek i bananów. Mmm, pycha! Dzięki! Ej! Jest świetne! Musimy znaleźć dla niego dobre miejsce. A może tu, obok pomidora goniącego ogon? Nie, tutaj! Jest piękne i zasługuje na całą stronę. Zdjęcia, na którym jesteśmy wszyscy. No tak, już wiem. Czas na zabawę. Szybko, pędziak. Nowiutki album, statyw. Aparat! Zróbmy nowe zdjęcia! Chyba jednak wolałam zdjęcia oblane sokiem. To smutne, że są zniszczone. To było takie bycze. Zrobione, gdy zniszczyliśmy kwiatkowi dom i zrobiliśmy nowy. Łopatka! Słonecznik. Konewka. Chyba bardzo chciało mu się pić. Widać, że uwielbiasz kwiaty. Sprawiają ci radość. Nowy dom, masz tu wielu przyjaciół. Super bohaterowie, spójrzcie na mój piękny. Źle wyszłam na tym zdjęciu. Teraz możesz zrobić mi nowe, dużo ładniejsze. Naprawdę? Nie! To było jak złamałem nogę. Właściwie, kiedy mówię złamałem... Było blisko. Przepraszamy. Dobrze, powinniśmy byli posprzątać. To będzie w nowym albumie. Robienie zdjęć rządzi.
możemy to powtórzyć? Jasne! Zrobimy więcej zdjęć! Wiecie? Tyle się dzieje w naszym życiu! Jak to możliwe? Było blisko! Pyszcze! Tamto! Super! Jaka mina! Ta! Co za świetny dzień! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę! Fotografem!